O, dobra. Wywaliło mnie spod sklepu, dopiero co baterię wrzuciłem. Spotkanie odbędniłem. A wiele osób zadaje pytanie, czy rower elektryczny, czy skuter na niebieskich? Czy lepiej skuterem na niebieskich jeździć w Uberze, czy lepiej na rowerze, czy rowerze elektrycznym? I ja wam powiem wprost, lepiej na rowerze elektrycznym. Gdzie się pchasz? Bo rower elektryczny jednak ma więcej możliwości. O, nie wiem, czy mnie dobrze widać, słychać. Weź się kurwa posuń. Dziadek. Prawa albo lewa, buraku jeden. Najlepsze, że ta droga jest dla rowerów z pierwszeństwem. No kurwa. Chuju głupi. On teraz dopiero wypalił, a zobaczcie znaczek na drodze. Nie wiem, czy dobrze tu widzicie. Kurwa. Kurwa pedał jebany. Śmieciu pierdolony, ty teraz dopiero kurwa skręca. To są właśnie wieśniaki, na których trzeba uważać. Latając. Dlatego, że tu jest ścieżka rowerowa. 30 na godzinę, rowerzysta pierwszy. To samo z przodu. Zaraz wam ten znaczek pokażę. Jam jest tu panem. Vizestrat, auto the hast. The hast. Auto jest tu gościem, może mnie w dupę pocałować. I skuterem po takiej drodze, no jest problematyczne. Bo musimy na rowerzystów uważać. Zobaczcie, jak się kurwa pchają na drogę. Yo, 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 ej! Kajk, kurwa! I jebana dziwka pierdolona ze słuchawkami w uszach. Od dzisiaj poznacie realia pieprzonego Amsterdamu, zjebanych turystów i zjebanych kurwa dziabongów na rowerach kurwa ze słuchawkami w uszach. Przecież to jest kurwa nieporozumienie tutaj. Muszę sobie dzwonek wjebać. Co mamy? 12 km spadek pierwszej kreski. 12 kilo. Więc nie jest źle. O kurwa, co tu się dzieje? gdzie? Di. Ja. Mhm. 100%. Mamy jeden guziczek. Trzymając guzik do dołu, uruchamiamy delikatnie silnik. To jest taki pomocniczy się robi. Kurwa, gdzie ja jadę? A, dobra. Ja muszę na Muzeum Plain wypełznąć. Widzicie? Jadę sobie bardzo powolutku na silniku. To jest, teraz działa jako pomocniczy. 5-6 km. Jak się chodzi, żeby nie czuć tego 30-kilowego ciężaru, to można przytrzymać ten guzik i nam delikatnie ciągnie. Tak, ding dong, słyszycie. I nie zamierzam z tramwajem walczyć. Wy poczekacie. No i przy jednym spadku kreski, no mamy nadal te 30-32, ale jeszcze trzeba pedałkiem pomóc. O. Chyba teoretycznie... O, teoretycznie się przycisnę tutaj. Strefa dla chodzących. Spacerowiczów, ale... Na ścisłość. Chociaż nie muszę. Nie muszę przez lejce jechać. Polecimy trochę bokiem. Na pewno muszę sobie gigantyczny dzwonek wstawić. A jak się wkurzę, to klakson od skutera wstawię, przysięgam. No zobaczcie, no idzie taka gruba świnia sierotkiem, kurwa.
Ludzie, jak przyjeżdżacie, nie chodźcie kurwa drogami, bo spotkacie takiego zdolnego jak ja i skończycie kurwa w szpitalu. A mi nic za to nie będzie. No jedź, jedź. Jedź, 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 jedź. No kurty. O ty kurwa się pcha z lewej jebanie. I to jest najpiękniejsze, że pod prąd kuźno walicie. Ja bardzo sporadycznie hamuję do zera na widok debili. Mam za wysokie ubezpieczenie, żeby z tego se frajdy nie zrobić. Parę razy się zdarzało już, że łapali strzała. Zobaczcie, kretynów na ścieżce rowerowej z przodu. Daj mi ich, pani. No, nie da mi. Tak, Hinol, tam jest twoja droga, po drugiej stronie. Oni tego chyba nie rozumieją do końca. Opsa. I co my tu mamy? Muzeum Plain. Ale pięknie się wpasowałem. Tu się chciałem znaleźć. No, 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 wow, wow, wow. Rechkant. Nit kurwa links. Co mamy? Światełko. Przebitka w chamskim stylu. Przycineczka. Wjazd. Woho. Hop. I tak się leci. O. Tu jest najlepszy basen. Ponad 100 lat ma. Wyczesany jest ten basen, nie? Powiem wam, że takie szaleństwo to bez kuferka jeszcze przechodzi. Ale z kufrem już tak, no. Trochę ciężej, dłuższa droga hamowania. I manewrowość jest troszeczkę słabsza, bo kufer mam wtedy z przodu. Patrz, kurwa, no nie możesz bardziej do prawej. Spieszę się na drugie spotkanie, a jednocześnie baterię testuję. A jeszcze jedno, jak przelatcicie na czerwonym, a wasz zdyniarz trafi, o, to nie pamiętam, ale chyba między, teraz jest 70 a 110 euro, między jednym a drugim mandat za przejazd na czerwonym rowerem. No niestety światła nas też obowiązują. Są momenty, gdzie można gdzieś tam trochę kuźwa nagiąć. Tak jak tu na przykład bym jechał w prawo, no to lecisz, nie? Ostrożnie, no ale w przypadku takim to powoli sobie mijasz pasy i masz tutaj sygnalizatorek do skrętu. O, zielono mi. Opsa. No i liście najgorsze, co może być. Można się na nich nieźle przejechać. O, trzy dychy teraz utrzymuję, jakieś 5 km spadło. Jedna kreska. Czekaj, co, Uberek, jak tu się dalej jechało? Cholera. Nie do końca pamiętam.
A chyba na tej krzyżówce muszę w lewo. A tak, bo tu jest Apollo. Muszę do hotelu na spotkanie pędzić. Być może nowy kontrahent będzie. Będzie, mam go, sprzątam go. Więc zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Ale ładnie dyma wiatrem, powiem wam. Taki drugi dzień sztormowy, ale już nie tak bardzo sztormowy jak pierwszy. A jak to mój znajomy powtarza, niezłe żniwa. Żniwa dla zuchwałych. To przy takim wietrze to no, nieważne czy skuter, czy rower, można naprawdę wypaść z obiegu. Na pewno tędy mam jechać? No tak, tak, tu i potem w prawo. I z wiaterkiem. Kolejną rzeczą, jak chodzi o rowery elektryczne, nielegalne jest posiadanie manetki gazu w nich. Ja mam tu odpiętą, niezamontowaną, ja mam wyjście, ale jest to nielegalne. Mając manetkę gazu, możemy stracić w najgorszym wypadku rower, w najlepszym... jakaś wypożyczalnia. Okej. O Jezus. Teraz telefony. Jak nie mam interkomu, dlatego interkom dzisiaj zakładam. Pij się normalnie idź. No ale tato. Jestem już prawie koło ciebie. No już jestem prawie tutaj przy tej budowie, już jestem przy tej rajce całej i zaraz będę u ciebie. No hej. No, co ja poradzę. Nie mam interkomu, znaczy mam już części wszystkie, tylko muszę to wszystko poskładać. Nie będę tego robił na ulicy na pewno. O, druga krecha dupła, ale lipa. Czyli 15 km na 15 km dwie kreski. Ale to mówimy o pełnym gazie. O pełniuszki. No prawie, że na samym silniku, żeby to było też jasne, nie? Dzięki. Tak bardziej na czuja jadę, jakby ktoś pytał. No i wreszcie można po parkach jeździć. Jakie to fajne. Ale jestem radosny. I zobaczcie, mam nacisk na pedała 34 km, a teraz pójdę na sam silnik. Zejdzie mi gdzieś do 30. O, trzyma w miarę. Okej. Po prostu on, jak ma słabszą baterię, wolniej na samym silniku się rozpędza, nie? I tu chuj wie, w którą stronę kurwa idziecie. Się zdecydujcie. W dużych metropoliach można się naprawdę owkurwiać. Raj na ziemi. No i tak się leci.
a ja zaraz będę na miejscu w hoteliku po tamtej stronie. Jak ciekawą stawkę zaoferują, to może współpracę podejmiemy z nimi. A, chciałabyś się wcisnąć, ale ja cię nie puszczę. O, znowu zmiany. Aha, ścieżka wróciła. Patrz się na nią. Idą ze słuchawkami w uszach. Zaklejeńce jedne. Dobra, ja doleciałem prawie że do hotelu. Więc kończymy pogaduchy, bo muszę do hotelu. I jak się wygadam w Motel One, to wtedy będziemy dalej gadać my.